dzisiaj mam dla Was ulubieńców sierpnia i muszę Wam powiedzieć, że sierpień bardzo szybko mi minął. Był to ostatni miesiąc wakacji, który tak strasznie szybko mi minął i już niestety mamy szkołę. Stety, niestety, zależy jakby na to patrzeć, jednak wolałabym wakacje. Natomiast było mi bardzo ciężko też wybrać, ogólnie znaleźć jakichkolwiek ulubieńców sierpnia i miałam z tym duży problem, natomiast, że ulubieńców nagrywam co miesiąc, to stwierdziłam, że w tym miesiącu również ich nagram, więc standardowo zacznę od kosmetyków i tak jak zawsze kosmetyków będzie bardzo mało. W tym miesiącu to już zdecydowanie, bo są to aż dwie rzeczy, słuchajcie. Więc pierwszy, mój największy ulubieniec chyba z całych tych ulubieńców sierpnia, jest to jajeczko iOS niebieskie, które pachnie przepięknie, tak jagodowo-borówkowo, coś takiego. Ja to jajeczko dostałam od mojej widzki, która była w te wakacje w Stanach i postanowiła zrobić mi taki prezent, wysłała mi dwa jajeczka. Muszę Wam powiedzieć, że zapach jest przepiękny. I z tych wszystkich jajeczek, z którymi miałam jakby styczność, muszę powiedzieć Wam, że to jest chyba najlepsze. Ja to jajeczko uwielbiam, no po prostu nie ma moim zdaniem lepszego produktu do ust niż właśnie ten oto produkt. Moim zdaniem jest świetny i naprawdę, jeśli macie możliwość, to sobie zakupcie. One są też na Allegro, natomiast tak jak mówię, ja dostałam tutaj taki prezent od mojej widzki i naprawdę chciałabym Ci jeszcze raz bardzo za to podziękować. A tutaj jeśli chodzi jeszcze o drugi taki kosmetyk, będzie to lakier do paznokci. Lakier do paznokci z Golden Rose. Ogólnie ja nawet nie wiedziałam, że Golden Rose ma taki swój sklep, gdzie możecie znaleźć wszystko z tej firmy, marki. Nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że Golden Rose zawsze mi się to kojarzyło, wiecie, z lakierami, które kosztują około 20 zł, a za ten zapłaciłam chyba 4 zł. Kupiłam sobie jeszcze jeden, który był troszeczkę droższy ze względu na to, że był matowy. Natomiast ten mi się mega podoba. Ma przepiękny kolor, mam go nawet teraz na paznokciach. No moim zdaniem, ja uwielbiam ogólnie lakiery różowe, co możecie zauważyć, bo co drugi lakier, jaki Wam pokazuję, to jest taki jakiś odcień różu. Natomiast moim zdaniem lakiery różowe są śliczne i bardzo, bardzo mi się ten podoba. Więc polecam Wam, bo te lakiery nie są drogie, tak jak mówię, a mają przepiękne kolory. I co do trwałości, myślę, że tak 3-4 dni spokojnie będziecie go mieć na paznokciach. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest coś, co nie jest może typową rzeczą, jeśli chodzi o ulubieńców. Mowa tutaj o doczepianych włosach. I są to włosy, które mi się mega podobają, dlatego że ja zawsze chciałam mieć długie włosy. Obcięłam je ostatnio, bardzo tego żałowałam, ale już mi odrastają i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. Natomiast jeśli chodzi o włosy, to tak naprawdę na tej stronie możecie znaleźć włosy jakiego koloru tylko chcecie i jakiej długości chcecie. Ja wybrałam najdłuższe i muszę Wam powiedzieć, że ich długość dla mnie jest mega długa, dlatego że są mi do pasa. Nigdy nie wiedziałam, jak to jest mieć tak długie włosy. Jeśli ktoś chce z Was wiedzieć, jak to jest, to zachęcam po prostu do zakupu takich włosów. Jak widzicie, one są mega, mega długie i ich zakładanie tak naprawdę jest bardzo proste. Ja postaram się Wam to pokazać. No mojej siostrze tutaj gdzieś w tle się pojawi filmik, jak zapinam jej te włosy, bo moim zdaniem jest to bardzo proste. Wystarczy to tylko tak jakby wsunąć, bo to jest jakby na takim grzebyku, i zapiąć. I włosy są i tak naprawdę nic się nam z nimi nie dzieje. Co jest dla mnie największym problemem, to że ja mam bardzo gęste włosy i te niestety jest ich za mało jak dla mnie. Ogólnie jest 10 takich części. Jak dla moich włosów jest to po prostu za mało, dlatego że ja mam dość gęste włosy i gdybym miała dwa takie zestawy, myślę, że wtedy dopiero miałabym odpowiednią ilość i gęstość tych włosów tutaj na dole, tak samo jak i u góry. Więc jeśli zamówiłabym sobie jeszcze jeden taki zestaw, myślę, że byłoby o wiele lepiej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że włosy są świetne, włosy są naturalne, więc to nie są żadne sztuczne. Możecie te włosy prostować, możecie, nie wiem, je kręcić, czesać, robić co tylko z nimi chcecie, dlatego że są to po prostu takie naturalne włosy i mi się one mega podobają. Tak jak mówię, strona nazywa się Best Hair By, to jest taka bardziej azjatycka strona, natomiast włosy przyszły mi dość szybko, muszę Wam powiedzieć, myślę, że czekałam na nie ponad tydzień. Na dole Wam zostawię linka do strony, możecie znaleźć sobie tam różne włosy, tam nawet ombre były z tego, co widziałam, więc są doczepiane, są ombre i tak naprawdę jest tak duży wybór, że myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. I jeśli chcecie spróbować, to naprawdę Wam polecam, możecie sobie przejrzeć ich stronę i zobaczyć, może znajdziecie akurat właśnie coś dla siebie. Teraz przejdziemy może już do filmów, więc w tym miesiącu obejrzałam dwa filmy. Pierwszy film, o jakim chcę Wam powiedzieć, jest to film, który obejrzałam tutaj w domu i jest to film Dary Anioła Miasto Kości. O tym filmie było głośno rok temu czy dwa, teraz nawet nie pamiętam, chyba rok temu. I ja po prostu, ja wiedziałam, kto tam gra, ale w ogóle nie wiedziałam, o czym jest ten film. I tak pewnego dnia chciałam coś obejrzeć, przypomniało mi się po prostu o tym filmie i w ogóle się czegoś takiego nie spodziewałam, ale film mi się naprawdę bardzo podobał. Gra tam Lily Collins, którą uwielbiam, przede wszystkim kojarzy mi się z Dangera, bo tam, jeśli ktoś z Was czyta Dangera, to pewnie wie, dlaczego ona mi się kojarzy. Ja uwielbiam ją jako aktorkę. Możecie mi napisać, czy wiecie coś na temat kolejnej części, dlatego że słyszałam, że ta nie za dobrze się sprzedała i
nie chcieli kontynuować, czy nagrywania, bo wiem, że jest książka, kontynuacja, natomiast nie wiem, co na temat filmu, więc jeśli ktoś z Was się interesuje, to możecie mi napisać, czy w końcu zaczęli nagrywać, czy nie, bo są różne wersje i teraz tak naprawdę nie wiem, czy ta kolejna część powstanie, jeśli chodzi o film, czy po prostu mam przeczytać książkę. I drugi film, o jakim chcę Wam powiedzieć, jest to film Dawca Pamięci, film, który jest chyba jeszcze dalej w kinach, ja na nim byłam w sierpniu i po prostu wow. Ja byłam na tym filmie ogólnie z moją małą siostrą i tak dalej i pytałam się mamy, na co idziemy. Powiedziała mi tylko, że jest to Dawca Pamięci i ja kompletnie nie wiedziałam, o czym to jest. Przyszłam na film i w ogóle nie wiedziałam, czy to będzie komedia, czy to będzie horror, ja nic nie wiedziałam na temat tego filmu. A po prostu byłam w takim szoku, film mi się tak podobał. Dawno nie widziałam tak dobrego filmu. Takiego filmu to ja nigdy w życiu jeszcze nie widziałam. O takiej tematyce akurat mega mi się podobał. Naprawdę, jeśli możecie, to sobie obejrzyjcie, bo naprawdę film jest mega. Jeśli chodzi o wydarzenia, to w sierpniu tak naprawdę dużo nie robiłam. Znaczy, może robiłam dużo, ale nie były to jakieś takie większe rzeczy, o których byłoby tutaj co mówić. No, byłam na dwóch koncertach Dawida. Były akurat w okolicy, więc wybrałam się razem z moją przyjaciółką. Oba były też darmowe, więc stwierdziłam, że jeśli jest taka okazja, to fajnie pojechać, bo Dawida lubię, kwiatonatorką nie jestem, co za każdym razem powtarzam, natomiast kilka jego piosenek lubię i myślę, że jeśli jest taka okazja, to fajnie na taki koncert pojechać. I na koniec standardowo przechodzimy do muzyki, więc zacznę może od dwóch piosenek One Direction. Pierwsza z nich to jest cover, oni wykonywali ją na poprzedniej trasie i mi się ona zawsze tak strasznie podobała. Piosenka nazywa się Teenage Dirtbag i tak jak mówię, ona nie jest ich piosenką, żeby nie było, to jest po prostu cover, natomiast mi się tak ta wersja ich podoba. Nie ma takiej oryginalnej ze studia, są tylko takie wykonania właśnie z trasy, natomiast strasznie lubię tą piosenkę. Jeśli chodzi o drugą piosenkę One Direction, to będzie to piosenka Rock Me. Kiedyś ją lubiłam, potem tak trochę przestałam jej słuchać, natomiast ostatnio jakoś tak, nie wiem, zachciało mi się jej słuchać i totalnie po prostu mi się przypomniało, jak kiedyś ją uwielbiałam i naprawdę piosenka jest świetna. Ona jest z tych starszych płyt, natomiast myślę, że Wam się spodoba, jeśli jej jeszcze nie słyszeliście. Uwaga, moje dwie ulubione piosenki. Może zacznę od tej pierwszej. Piosenka tak mega mi się podoba. Słucham jej praktycznie cały sierpień, może nie cały, tak od połowy sierpnia i słucham jej do dziś. Codziennie jak idę rano na przystanek, jak jadę do szkoły, to słucham tej piosenki. Naprawdę to jest ostatnio mega wielki hit i myślę, że każdy z Was ją zna, natomiast po prostu dla mnie to piosenka jest fenomenalna. Tak jak mówię, moja druga ulubiona piosenka, czyli zespół Magic i piosenka Road. Ja nie wiem, co mogę powiedzieć na temat tej piosenki, ona jest tak świetna. Pamiętam, oglądałam galę, chyba to było Teen Choice Awards, oni występowali wtedy na żywo. Pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę i zastanawiałam się, o co chodzi, dlatego że wszystkie gwiazdy śpiewały, tańczyły i ja mówię, to musi być jakiś wielki hit. No i centralnie potem, chyba na następny dzień w telewizji widziałam teledysk, potem widziałam go coraz częściej i tak piosenka wpadła mi do głowy i słucham jej praktycznie codziennie. Have you doubted for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. No i już ostatni ulubieńcy, jeśli chodzi o muzykę, tutaj Jason Derulo i piosenka Wiggle. To też piosenka, która na pewno będzie mi się kojarzyła z wakacjami. Przede wszystkim ma taki swój klimat. No i tak samo w sierpniu słucham jej bardzo często. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Okej, więc
jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców, to by było na tyle. Standardowo, jeśli lubicie ulubieńców i chcecie, żebym ich nagrywała co miesiąc, to pamiętajcie o kciuku w górę. To już nie wiem, jeśli widzicie mnie pierwszy raz, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Filmiki zazwyczaj pojawiają się w środy i soboty, natomiast czasami może być tak, że coś zmienię, ale o tym zazwyczaj informuję albo na stronce, albo przede wszystkim na Asku, natomiast zawsze staram się, żeby przynajmniej dwa filmiki w tygodniu się pojawiły. Okej, więc to by było już chyba na tyle, więc widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!